że ławki rezerwowe się obydwu jedenami. Proszę Państwa, łaskami przywitałem na obydwu jedenastki, które już wychodzą na murowę. Wyprowadziła trójkę arbitrów. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest Wojciech Ryk, a na imię wspomagać my będą Marcin Kępowicz oraz Grzegorz Kowucik. Witamy arbitrów gorąco i serdecznie na obiekcie Radzyniu Podlaskim. Dajcie w górę.
Zrób to, no dokładnie, no. Sparta Rejowys nastawiła się na pewno tutaj na obronę, chociaż w pierwszej połowie stworzyli sobie chyba ze 2-3 groźne sytuacje. Jakoś tak nie potrafiliśmy w ten mecz wejść, a sobie śmiercią spali wolni. Ale no cóż, w drugiej połowie wydaje mi się, że już kontrolowaliśmy cały czas ten mecz. Wygraliśmy już całkiem inaczej. Zmiany na pewno to wejście Marka, Groszka czy Czarnego żywiło trochę tutaj poczynania, szczególnie z przodu. No i wynik 3-0 mówi już sam za siebie, także zdecydowane zwycięstwo. Cieszymy się, no i myślimy już o następnym meczu. Dobra, dzięki. Dzięki. No, chcieliśmy się zrehabilitować po tej porażce, bo naprawdę no, tydzień był bardzo ciężki ten. Niestety porażki uczą pokory trochę i wyciągnęliśmy wnioski z tego, żeby nie tracić tyle bramek. Dzisiaj na zero zagraliśmy, więc cieszy to tym bardziej to, że na zero w końcu, a nie tracimy 4 bramek. To takie na własne życzenie, można powiedzieć. Dobra, starczy, dzięki. Znaczy, myślę, że zadecydował brak umiejętności strzeleckiej, bo mecz powinniśmy wygrać w pierwszej połowie już. Między 30 a 35 mieliśmy 2 albo 300% sytuacje, niestety nie umieliśmy tego wykorzystać. I to się przełożyło na to, że przegraliśmy ten mecz. Bramka praktycznie po strzale Piotrowicza padła. Z niegroźnej sytuacji zaspaliśmy, nikt nie wyszedł do odbitej piłki przez bramkarza, no i przegrywaliśmy 1-0. Druga bramka też kuriozalna, także 2-0 i było praktycznie po meczu. Chyba największe braku, jak już powiedziałem, zabrakło skuteczności. Niestety mamy duże właśnie braki pod tym względem. Będziemy nad tym pracowali. To już nie, z Orlentami tak samo mieliśmy dużo sytuacji i nie wykorzystaliśmy, mecz się skończył remisem. Tutaj już nie było tak różowo i praktycznie ta bramka na 1-0 przesądziła losy meczu. My jakbyśmy strzelili, myślę, żeby ta bramka nas bardziej ustawiła i dała jakoś większą wiarę w grę. A tak po pierwszej bramce oddaliśmy pole gry i dostaliśmy następne bramki, które też nie powinniśmy dostać. Ewidentne błędy obrony i bramkarza. Dziękuję. Powodzenia życzę. Nie było to łatwe spotkanie. Nie było to łatwe spotkanie. My tych punktów nie rozdajemy. Co więcej, obawialiśmy się nawet nie tyle przeciwnika, może co tego spotkania w kontekście ostatniego naszego gdzieś tam, jakieś tam wpadki. Zastanawialiśmy się wspólnie z chłopakami, czy to jest, czy my będziemy zazwyczaj przegrywać, czy zazwyczaj będziemy wygrywać, czy będą zdarzały się takie sytuacje, czy nie. No okazało się, że dzisiejszy mecz, mogę powiedzieć na razie, że potwierdził tylko to, że poprzednia nasza strata punktów była tylko wypadkiem przy pracy, chociaż widać było w grze zespołu, że w jakiś sposób kładzie się trochę tam ta gra, czy ta obawa o wynik kładzie się gdzieś tam cieniem i w tych naszych poczynaniach szczerze powiedziawszy było dużo nerwowości, niedokładności, może nie chaosu, ale to wszystko było takie wolne i schematyczne. Brakowało mi takiego właśnie takiej troszeczkę pomysłowości, własnej inicjatywy tak naprawdę. A wiem, że ciągle gdzieś tam jakieś tam przerabiamy nowe schematy, czy uczymy się, czy powielamy stare. Natomiast tym wszystkim potrzeba też tego, że skoro zresztą to było widać po pierwszej bramce, jak zeszło trochę powietrza i nagle ruszyliśmy z fantazją. Nie ma tutaj odpowiedniej, że tak powiem, treningu czy schematu, który moglibyśmy wypracować na to, żeby zawodnik czuł się na przykład luźno, pewnie, bezpiecznie, żeby go ta gra cieszyła. No, w pierwszej połowie chłopcy też powiedzieliśmy sobie to w szatni, że no, nikogo to nie cieszy i ta piłka leci i płacze tak naprawdę. No. A w drugiej połowie już było troszkę lepiej, dołożyliśmy trochę skuteczności, chociaż mówię, no w pierwszej połowie też jakieś tam sytuacje były, szczególnie ze stałych fragmentów gry, po których dobrze wykonanych, powiem szczerze, i akurat brakło gdzieś tam jakiejś dokładności w tym wszystkim, tych bramek było więcej. Czekam cały czas na mój zespół Orlot, żebyśmy to my nadawali również ton, jeśli chodzi o tą ilość strzelanych tych bramek.